Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszym spotkaniu. Dzisiaj wręczamy nagrody dla osób, które dostały pierwsze, drugie i trzecie i też wyróżnienia w konkursie fotograficznym dotyczącym miasta Chełma. Pani poseł zechciała i była jakby honorowym patronem. O tak. Honorowym patronem tego konkursu i jesteśmy wdzięczni za to i myślę, że dzięki temu konkursowi, dzięki wspólnym naszym działaniom, miasto Chełm pokazujemy w różnych barwach i to jest kluczowe i też pokazujemy ludzi, którzy patrzą na to miasto i widzą ich z różnych stron, z różnych kolorów i z różnych obrazów. I za to Państwu dziękuję. To jest drugi konkurs, czy właściwie drugi rok tego konkursu. Od organizatorów mamy zapewnienie, że za rok też spróbujemy zorganizować coś takiego. Ja w ogóle dziękuję za zaproszenie do objęcia honorowym patronatem. Cieszę się, że moje biuro ma znowu zaszczyt do uczestniczenia w rozdawaniu osobom, które zdobyły miejsca czołowe. Dziękuję wszystkim, którzy wysłali swoje prace. To jest zatrzymanie w kadrze w chwili obecnej naszego miasta i dla kolejnych pokoleń będzie takim dokumentem do tego, jak tutaj jest. Także to jest najważniejsze i cieszę się, że niektóre twarze już rozpoznaję, niektórzy uczestniczą. Zachęcam do kolejnych oczywiście. No i zapraszamy do... Ja myślę, że będziemy teraz rozdawać nagrody. Tak jest. Pierwsze miejsce w kategorii dzieci zajęła Kinga Możdżeń. Zapraszamy. I pierwsze miejsce w kategorii młodzież zajęła pani Magdalena Kosiwa. Thank you.
I pan Artur Żurawski. Zajrzeć na stronę Triady i obejrzeć zdjęcia i postanowiliśmy wspólnie z zarządem ufundować nagrodę specjalną. I to jest nagroda dla pana Jarosława Sajuka. Nie wiem. Jest nieobecna, ale w jego imieniu mogę. Zapraszam. Ja mam tylko wąt, ale tak naprawdę przejdzie. Gratuluję. Dziękuję. Możemy? Naszego miasta, bo o to chodzi. No i cieszymy się z tego, że faktycznie Państwo wzięliście udział w dzisiejszym spotkaniu. Przede wszystkim chciałem powiedzieć Pani Poseł, bo zaczęło to się tak naprawdę dzięki Pani, tak? I teraz mamy kontynuację. Myślę, że za rok następna będzie edycja. Właśnie, ten i proszę Państwa, hełm będzie bardziej kolorowy, będzie bardziej atrakcyjny. A to tak naprawdę dzięki Pani Poseł, dzięki nam, dzięki Państwu, tak? I myślę, dla nas wszystkich brawa, tak? Bardzo dziękuję i cieszę się za tą współpracę, bo rzeczywiście zaczęło się niewinnie od rozmowy tutaj z Panem Wiesławem. Rozmawialiśmy na temat tego, co można zrobić i wyszło tak, że ten konkurs fotograficzny ma swoje miejsce. Nazywam się Magdalena Kosiba, jestem uczennicą Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie. Jest mi niezmiernie miło, że zostałam nagrodzona w konkursie Moje spojrzenie na miasto Chełm w kategorii Młodzież. Fotografia jest moją pasją, zajmuję się nią od dziecka i to jest pierwszy konkurs, w którym tak naprawdę wziąłem udział. Zainspirowała mnie do wzięcia udziału w tym konkursie pani pedagog szkoły, pani Agnieszka Grzywaczewska. Wykonane przeze mnie zdjęcie pod tytułem Reformacka jesień zostało zrobione podczas spaceru z moimi przyjaciółmi. Chciałabym również zaznaczyć, że w mojej szkole panuje tak miła atmosfera, że inspiruje mnie ona również do pracy twórczej po godzinach lekcyjnych. Jest mi niezmiernie miło, że uczniowie mojej szkoły poza kształceniem zawodowym rozwijają również swoje zainteresowania. I między innymi fotografują i jestem zaszczycony, że uczennica mojej szkoły zdobyła pierwsze miejsce w tym konkursie fotograficznym. Chodzę do szkoły społecznej, jestem z klasy pana Adama. Moje zdjęcie zrobiłam w kopalni Kredy, gdy szłam z moim psem na spacer. Zdjęcie wyszło dosyć dobre, więc postanowiłam pokazać je mojej siostrze, a ona zgłosiła mnie do konkursu fotograficznego. Sfotografowałam kopalnię, bo kolorystyka była bardzo delikatna. Wszędzie były jaskrawe kolory, których często się nie spotyka. Często robię zwykłym, najzwyklejszym telefonem zdjęcia dla siebie lub by pokazać je po prostu rodzinie. Jestem bardzo zadowolona z tego, że moje zdjęcie pod tytułem Kopalnia Kredy zostało wynagrodzone w tym konkursie.
Thank you.